Ida, bierz tę siatkę i idziemy do domu. Jak będziesz się przy każdej wystawie tak zatrzymywać, to... Kto ty? Gabrielo. To ja. A co? Ślepy jesteś? Posłuchaj, Gabrysiu. Ja dla ciebie nie jestem żadna Gabrysia, Pyziak. Cześć. Cześć. Będziesz dziś na Sylwestrze u Joanny? Nie będę na żadnym Sylwestrze. Gaba? Kto to był? No powiedz, kto to był? Znajomy, z klubu. Gniewacie się. Nieważne. Wiesz co? Ty chyba nie masz w sobie ani jednego hormonu, wiesz? Co? Gdybyś wiedziała, co on mi zrobił. Co ci zrobił? Co on ci zrobił? Powiedział, że mu przypominam kwiat jabłon. Gdyby mnie tak ktoś... Ach, idiotka. No ja też byłam zachwycona. No ale powiedz sama, czy ja przypominam choć trochę kwiat jabłoni? Nie. No więc gniewam się dlatego, że aż 5 juniorek z naszej drużyny przypomina Pyziaczkowi kwiat jabłoni. Pomyśl, aż 5! Tandetny dążyłam. Ci, którzy mają małe oczka... O nie, mój panie. Bywają nikczemni. Wnioskuje się o tym z przykładu małp. Mój drogi, czy zaprosisz mnie dzisiaj na bal? Ci, którzy mówią głosem wysokim i wrzaskliwym, bywają narwani. Wnioskuje się o tym z przykładu kus. Uważaj no! Mamo, Gaba mi robi przytyki. Gaba, nie rób idzie przytyków, proszę cię. To nie ja, to Arystoteles. Ktoś znowu ruszał moje rajstopy, no. Ci, którzy mają pośladki wąskie i kościste... Mamo, teraz sama widzisz, no. Ta jędza mnie nieustannie poniża. Gabriela, nie poniżaj. Ignaś! Dziura! Ignasiu! Uwaga! Pociąg rusza! Proszę wsiadać! Drzwi zamykać! Odjazd! Stacja pierwsza! Proszę wysiadać! Przepraszam, zdaje mi się, że coś gwizdało. Idusiu. Idusiu. Siostro moja, Idusiu. Wybierasz się dokądś? Do Joanny na Sylwestra. Jak to do Joanny na Sylwestra? Przecież to ja byłam zaproszona. Ale ty przecież nie idziesz. Skąd wiesz, że nie idę? No przecież mówiłaś temu Pyziakowi. A poza tym, moja biedna Gabuniu, jest oczywiste, że nie idziesz, bo po prostu nie masz w czym. Nic nie jest tak oczywiste, jak ci się wydaje. Zdejmuj zaraz moją kieckę! Życiu, nigdy! Dałaś mi ją! A poza tym ty w nią nie wejdziesz, ty fasolowa tyko! Nie wejdę? Otóż wejdę, wejdę! A zresztą teraz mi nie jest modne! Zdejmuj moją kieckę! Nie dam! Mamo!
Mamo, Ida przebrała się za Gabę. Nie, to Gaba dała jej sukienkę. Głupia, ona nie dała. A ty jeszcze głupsza, dała, na pewno dała. Siadaj, proszę cię, siadaj na miejsce. Mamo, powiedz Idzie, żeby oddała moją kieckę. Ida, oddaj Gabie sukienkę. Mamo, dlaczego ja jestem zawsze pokrzywdzona, no? Dlaczego nie mam nawet własnej sukienki? Bo nie mamy pieniędzy. A dlaczego ich nie mamy, no? Ojciec powinien wziąć się do interesów i zbić kolosalny majątek. Ida. Dobra, mogę nie iść. Milu, ty tak wspaniale szyjesz. Uszyj coś Gabrieli. Novitas gratis sima rerum. Nowość ma szczególny powab. Brawo, brawissimo. Ja otworzę. Mam? I znów te hałasy. Odkąd żeście się państwo tu sprowadzili, ja oka nie zmrużyłam. Zupełny brak kultury. Dzieci tupią, panny rechocą, przychodzą kawalerowie, trzaskają drzwiami, a pan, bardzo przepraszam, wciąż wykrzykuje te swoje wiersze. To nie moje. To Horacego. Ale dlaczego po łacinie? Bo ja jestem filologiem klasycznym. Słodki Boże. No trudno, co robić? Ale niech pan pamięta, że ja za tą ścianą wszystko słyszę. Ale jakim cudem słyszy? To porządny mur z cegieł, nie to co w blokach. Właśnie, w blokach jakoś nikt się na nas nie skarżył. No właśnie, a tam dopiero to jest akustyka. Mówię wam, ta wariatka nic nie słyszy, to zwykły blef. Jeżeli nie słyszy, to skąd może wiedzieć, że recytuje wiersze po łacinie? Pomyśl sobie o tym. Popatrzcie, Gabriela. Gaba, cudo. Brawo. Gaba, brawo, Gaba. Gabunia. Romantyczna koszykarka. Jaka spazja z Miletu. Nunc est bibendum. Naprawdę dobrego człowieka. No, a ty mi pokaż naprawdę złego. Spójrz na siebie, dziecino. Aristoteles powiada, że jeżeli idzie o rozumną część duszy ludzkiej, proszę, dobrych ludzi, cnotą jest... Naprawdę nie ma. Naprawdę? Prawda. Dziękuję, dziękuję ci. Są państwu tylko inteligentni i wadą głupi. Wyrachowanie. A dobro i zło jest rozsiane między nimi. Proporcja to rzecz względna. Ale przecież można zwiększyć tę ogólną ilość dobra. Nie trzeba szukać dobrego człowieka, ale dobra w człowieku, nawet najgorszym. I ono tam jest, mogę wam to udowodnić. To mów i udowadnij. To typowa naiwność wieku dojrzewania. Co to ma do rzeczy? Nic. Czy nigdy nie wyczuliście, że każdy człowiek wysyła sygnały? 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 Sygnały dobra.
I one się sumują, wiecie? O Jezu. Albo nie. Weź ją zatkaj. Sumują. I więcej wysyłasz sygnałów dobra, tym więcej szans, że... ludzie odpowiedzą ci tym samym. Dzięki. I w ten sposób dobro się rozszerzy. Sygnały? Ale słuchaj. Dobra. Czy jest możliwe wysłanie sygnału fałszywego? A czy każdy, kto wysyła sygnał dobra, jest dobry? No właśnie. A na przykład jeżeli jest dobry, a na przykład ponury? Słuchajcie, już teraz północ. No, nareszcie. No chodźcie. Chodźmy. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeszcze trochę. Ja też poproszę. Mamy na ogień. Gaba, chciałem złożyć ci najserdeczniejsze życzenie. Odebrałem właśnie sygnał dobra. Halo? Co jest? Natalio, to ty? Czego życzysz? Uspokój się do cholery, o co chodzi? Co? A gdzie tata? Dobra, już wracamy. Nie płacz już, nie płacz równo. Czy mama nie umrze? Co, czy mama nie umrze? Nie umrze, skąd? Ale co się właściwie stało? No bo mamie się zrobiła dziura w żołądku i tata zawołał pogotowie i pojechał z nią do szpitala na Przybrzeskiego. Jadę, szybko. No nie płaczcie, kochani. Weź, nic się nie stało, włóż paputki, pójdziemy spać. Nie płacz, maleństwo, nie. Tato, chodźmy. Mama teraz śpi. No chodźmy. Idź sama. Ja muszę zostać. Nie zostawię Mili nieprzytomnej w rękach nie wiadomo kogo. Jeden z nich. Większość chirurgów to sadyści, a reszta niełki. Osobiście pamiętam, jak jeden taki przyszył memu dziadowi żołądek do nerki. Tato, chodźmy już do domu. Idź sama. Ja tu będę czuwał. Gabuniu, tam jest pani sąsiadka. O Boże, co się stało? Ida, idź zobacz, co to. I wyślij jej od razu sygnał dobra. Ciekawa jestem, jak to działa. Co tu się działo przez całą noc? Oka nie zmrużyłam, aż do świtu hulanki. Ktoś krzyczał, trzaskał, łomotał, a ja muszę iść do pracy. Mamę zabrało w nocy pogotowie, była operowana i dlatego nie spałyśmy do trzeciej. Nie podnoś głosu na osobę starszą. Jesteś jeszcze gorzej wychowana niż ze mną. Cześć, dzień dobry panu. Z mamą wszystko w porządku, czuwałem. Co to było właściwie? Perforacja wrzód pękł i... Do widzenia pani. Do widzenia panu. I przedziurawił ściankę żołądka, rozumiecie? Czy to poważne, tato? Nie będzie jej z nami miesiąc, może dłużej. Dłużej? O kurczę. A co my z tym zrobimy? Po prostu zróbcie śniadanie, umieram z głodu. Odpocznę jeść, później, no a potem odwiedzimy mamę. Jeść! Wszyscy? Naturalnie, dzisiaj jest nowy rok.
Kochane, cisza, spokój, silencjum. Żadnych łez, żadnych wybuchów czułości i pełzania po kołdrze. Radzimy sobie świetnie. Wszystko jest w porządku, jasne? To my, mamusiu. To wy? Naprawdę? To my, mamusiu. Czy mogę ci podmuchać w tę rurkę? A ta igiełka, to po co? Ja cię wyjmę. Chodźcie, chodźcie już, chodźcie. Wszystkiego najlepszego, mamo. Żadnych chorób w nowym roku, staruszko. Jak czujesz się, Milu? Mamusiu, powiesz, jak tam wygląda w środku człowieka? A gdzie masz ten kawałek, co ci go wycięli? Zabierzcie, zabierzcie je. Jak czujesz się, Milu? Coraz lepiej, z chwili na chwilę. A wy? Jak sobie radzicie? Do widzenia, mamo. Pa, mamo. Chodźmy już, chodźmy. Witam. No jak tam? Bardzo skrzywdziliśmy panu żonę? Istotnie jest pewna poprawa. Bardzo panu dziękujemy. Ależ nie ma za co. To było zwykłe perforatio ulcus ventriculi. Tatusiu, czy ten pan też jest filologiem klasycznym? No w każdym razie polecam swoje usługi na przyszłość. Nie daj Boże. Nie daj Boże. Ale co ty mówisz, tato? W dzisiejszych czasach znajomy lekarz to skarb. Zwłaszcza, że ja mam słabe zdrowie. Panie doktorze, ja do pana zawsze zadzwonię, jak ktoś u nas w rodzinie zachoruje. W porządku. Panie doktorze, z okazji nowego roku zdrowia dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Tylko, że wtedy będę bez pracy. Do widzenia. Do widzenia. Rozpatrzmy jakiekolwiek zdarzenie rozpoczynania ruchu przez jakikolwiek przedmiot na powierzchni Ziemi. Na przykład, rusza samochód. Startują sprinterzy na 100 metrów. Zastanówcie się, czy taki start... Dzień dobry. Przepraszam, ja się spóźniłam. Widzę. Co cię tak cieszy? Mnie? Nic. Ja się tylko uśmiecham do pana profesora. Po co? I tak cię będę pytał. Ale panie profesorze, ja jestem nieprzygotowana. Mama jest w szpitalu, tamtej nocy zabrało ją pogotowie. Numer z pogotowiem jest mi znany od 20 paru lat. Więc przestań kłamać, Borejko. Ale kiedy ja nie kłamię, no? Naprawdę mama była operowana. Więc będę cię pytał z powtórki. Siadaj, Borejko. I pamiętaj, że mnie się nie lekceważy. Wróćmy do naszego pytania. Czy taki start poruszy naszą Ziemię przez Z duże? Czyli naszą planetę. No słucham. Kto się zgłasza? Ru
Już się idę. Nie wiesz, gdzie mama chowa herbatę? Nie wiem, skąd mam wiedzieć. Migasz się od roboty. Uż! Dawaj zakupy. Nie starczyło mi na jajka. Jak to ci nie starczyło? Przecież dałam ci odliczone co do grosza. Ale w tym ajencyjnym były takie świetne rajstopy. Takie same jak twoje i ja je sobie kupiłam. Kupiłaś sobie. Kupiła sobie. A co tu tak dziwnie pachnie? Bo przed kioskiem była kolejka. Podchodzę, patrzę, a tam takie świetne perfumy. Zobacz, powąchaj. Daj ciuknąć, daj ciuknąć. To dla wszystkich. Boże, ta idiotka zwariowała. Ida, nie dostaniesz już do ręki ani grosza. Przysięgam ci. Ależ Gabuniu, ty chyba żartujesz. No. Tatuś powiedział mi dzisiaj, że mamy jeszcze 5000. To kupa forsy. Do pierwszego. Zdaje się, że będziemy jeść suchy chleb i nic więcej. Więc jeśli chcesz mieć własne pieniądze, to sobie je zarób. Jak? Nic mnie to nie obchodzi. Ja w sprawie ogłoszenia. Ogłoszenia? To już pojęcie ludzkie przechodzi. W domu zadręcza mnie hałasami, a potem przychodzisz mnie wygryźć z pracy, tak? Jeszcze stoi pod drzwiami i podsłuchuje. Co się tam dzieje? A to kto? Ja z ogłoszenia, potrzebna pomoc domowa. Już nieaktualne. No nie wiadomo, nie wiadomo. Jeszcze nie zdecydowałam, czy zostaję. Mówiła Basia, że tak? Mówiła, ale nie na pewno. Tylko pod warunkiem, że pan Karolek rzuci palenie. Znowu te Basie metody. Szantażyki, co? Pracuje tutaj od 100 lat. 2 razy do roku daje ogłoszenie, że odejdzie. Obłąkana kobieta. Szantażystka. To ja już pójdę. Nie, nie, nie. Zostań. Pogadamy. Może dojdziemy do porozumienia. Kto wie, może ciebie zatrudnię. W każdym razie będzie to jakaś odmiana. No, jazda, panna niech wejdzie, a Basia niech wyjdzie. A to dlaczego? Właśnie, że nie wyjdę. Zostanę i dopilnuję, żeby pan nie strzelił jakiego głupstwa. No słucham, proszę. To ja słucham. Przeczytałam ogłoszenie i przyszłam. Nie mam więcej nic do powiedzenia. Może byś się tak przedstawiła? Jestem Ida Borejko. Ida? Rzadkie imię. Tak. To z powodu Id marcowych. Urodziłam się bowiem 15 marca, a mój ojciec jest filologiem klasycznym. A, klasycznym. Ciekawe, jak by cię nazwał, gdybyś się urodziła w lutym. Kto wie, moja starsza siostra miała zostać Wergilią. Urodziła się bowiem tego samego dnia, co Wergiliusz. Ale mama uparła się, że nie jest to imię dla chrześcijanki. No i została Gabrielą. Moja młodsza siostra... Ile was jest, tych sióstr? 4. Gabriela jest najstarsza i w ogóle we wszystkim najlepsza. A ty? A ja jestem do niczego. Typowe objawy młodzieńczej depresji. Drażni mnie jak jakaś życiowa łamaga. Kogo ma pan na myśli, mówiąc łamaga? Kto jest tu dziadka? Kto tam jest? Nikt, kogo byś znał. I Basia, która przyniosła ci podwieczorek. Proszę cię, otwórz. Siedzisz tam już 2 dni. No, co ci się stało? No... Ale kto jest tu dziadka?
To ja już sobie pójdę. Przepraszam. Cześć. Cześć. Nie masz pojęcia, jak się cieszę, że cię widzę, wiesz? Wyobraź sobie, jaką miałam przygodę, bo... Przepraszam cię, wiesz, akurat się bardzo spieszę. Tak? A w którą stronę idziesz? Na pewno w tę. Tak? To wspaniale, pójdziemy razem. Nie przejmuj się mną. Cześć. Dlaczego? Ja cię przecież tak bardzo lubię. Zostawcie dla mnie z jajkiem! Dla mnie z jajkiem! Proszę bardzo. Dziękuję. Wiecie co? Kaczka nie lubi pływać. Głupia kaczka, bo tonie. Ida, co ci jest? Chora jesteś? Zjadłaś tylko dwie kanapki. Chora. Zawsze wam mówiłam, że jestem chora. A dzisiaj mam do tego zły dzień. Nie chce mi się żyć, a co dopiero jeść. To bardzo niepokojące. Czy mogę prosić parę szczegółów? Nie, nie możesz. Wiecie co? Miś też nie lubi pływać. Głupi miś, bo tonie. Przepraszam, jaki miś? Żółty, ale możliwe, że każdy. 8 poziomo. Nasze polskie ABC, każde dziecko o tym wie. Albo ptyś. Z ptysiem to samo. Tonie. Poproszę jeszcze z jajeczkiem. Nie ma z jajeczkiem. W ogóle były tylko 2 jajka, bo Idusia musiała sobie kupić rajstopki. Różowe. I perfumki z psiukadłem. Cicho! A ty skończ te wypominki. Już ja potrafię jakoś zarobić pieniądze. Oddam ci za te rajstopy co do grosza, co do grosza! Piękne serduszka! Wielki przebój erotyczny roku! Proszę bardzo! Piękne serduszka za jedyne 100 zł! Komu, bo idę do domu? Piękne serduszka! Proszę bardzo, proszę! Dziękuję serdecznie! Proszę bardzo! Piękne serduszka dla pani! Proszę dla pani! Jedyne 100 zł! Proszę się nie pchać! Proszę państwa, Ida Boryś wariowała! Takie piękne serduszka za jedyne 100 zł! Proszę tutaj, bardzo, proszę. Dziękuję takie bardzo. Piękne serduszka, czerwone. Kto jeszcze? No kto jeszcze? Proszę bardzo, proszę. I dla ciebie mała, proszę, proszę. Jedyne 100 zł. Dla mnie jedno. Piękne serduszka, wielki przemój erotyczny roku. Proszę bardzo, proszę. Sukcesy pani, miłosne ja gwarantowane. 5 nie szkodzi, że ma pan 500 zł. Dam panu 5 serduszek. O, dziękuję. Piękne serduszka. Piękne serduszka. A ostatnie? Dla wszystkich! Jeszcze, Gabuniu, jeszcze! I skwereczek! O, o, właśnie! Ejku, ja. Nie wiedziałam, że zarabianie pieniędzy może być tak prostym zajęciem. Naprawdę nie wiem, o co ci dorośli robią tyle szumu. 350,
400, 500. Cztery tysiące pięćset. To zaraz stopy. A pieniądz? Czy on lubi pływać? Hej, co jest? Co wy chcecie od tego psa? A co cię to obchodzi? Mądrala! Ja to ostatnio zostawiłam torebkę. Torebkę? A, proszę cię, siadaj. Siadaj, siadaj. I w ogóle to pański pies ma kłopoty. Jacyś dwaj go dręczą, gonią. Dręczą? A wiesz, że ja nic o tym nie wiem. Wiesz, że ja bardzo rzadko wychodzę z domu. Proszę cię, skosztuj. Basia znowu się śmiertelnie obraziła i wcześniej wyszła. Ale babeczki na podwieczorek upiekła. Charakterek to jest. Ale wiesz, w gruncie rzeczy to bardzo dobry człowiek. Proszę cię, odbierz. Halo? Kto mówi? Ida Borejko. Borejko? Jaka znowu Borejko? Czy jest Krzysztof? Chwileczkę. Jakaś facetka dzwoni i pyta, czy jest Krzysztof. To co mam powiedzieć? Krzysiu, telefon. Dziadku, przecież prosiłem. Krzysiu, to chyba dzwoni Paulina. Tym gorzej. Dla niej mnie nie ma. Mówi, że go nie ma. Rzuciła słuchawkę. Naprawdę nie wiem, co robić. A co się dzieje? To mój wnuk. Mieszka teraz u mnie, a ja nie wiem, jak z nim postępować. Całymi dniami siedzi u siebie w pokoju i nie chce wyjść. Wcale nie wychodzi? To co on je? Wychodzi w nocy, myje się, zabiera zapasy do swojego pokoju i znowu tam siedzi. Coś takiego. Już ja bym mu powiedziała, proszę pana. A wiesz, Ida? Idź do niego. Idź do niego i powiedz mu. Może trzeba, żeby porozmawiał z kimś młodym. Może myśli, że ja go nie rozumiem. No, ale jak mam się do niego dostać? No, przecież mnie nie wpuści, jestem obca. Nie wiem. Musimy wymyśleć coś zupełnie zaskakującego. Hej. Co ty tu robisz? Co to znaczy? Czekaj, no. Muszę się przed kimś ukryć. Ten facet? Tak.
Czeka na kogoś. Na ciebie? Niestety nie. Z przeproszeniem. Wygląda jakoś głupawo. No, no, nie pozwalaj sobie. No, wybacz, ale to ty sobie pozwalasz. Wlazłaś tu przez okno i stroisz fochy. O, już jest. No nie. Podła. Kto, ja? Paulina. Podła kokietka. Tego twojego też już omotała. Ładnie tu u ciebie. Chciałbym, żebyś już poszła. Czemu tak trzymasz ten szalik? Chory jesteś? Nie podchodź. Wynoś się stąd najlepiej! Zaraz, a co ci właściwie jest? Nie twoja sprawa. Ja też jestem chora. Podejrzewam, że mam anemię, alergię i reumatyzm. Aha, i jeszcze nerwice serca. I anginę. Hej, po co ci tabletki nasenne? Nie możesz spać? Zostaw to! O, faktycznie, stary, ale spuchłeś. Co jest? Ząb cię boli? Jaki ząb? To zwyrodnienie kości. Wciąż postępujące i nieuleczalne. Kto ci powiedział, że nieuleczalne? Lekarz! Specjalista? Słuchaj, ty się musisz zbadać u specjalisty. Ja znam jednego lekarza. Zaraz się go zapytam. Posłuchaj ty, jak ci na imię? Ida. Słuchaj, Ida. Ty już sobie idź, naprawdę. Zostaw mnie w spokoju. Wszyscy zostawcie mnie w spokoju! Ze mną koniec! Koniec! Dobra, to idę. Jeszcze do ciebie. Można? Idź już! Cześć! Mamo, dzień dobry, tu masz od nas kwiatuszki. Dziękuję wam bardzo. Piękne. Jak sobie radzicie? Świetnie, ale co z tobą? Kiedy cię wypuszczą? Mówią, że jak tylko będzie można, to wyjdę. A co w domu? Wszystko w porządku? Tu masz jakieś dwa tomy. Dziękuję. A kto gotuje? Oczywiście Gaba, na mnie raczej trudno liczyć. A co z forsą? Starcza wam? Co z forsą? A jak ma być? W porządku, w absolutnym porządku. No, to dobrze. A małe jak sobie radzą? Wiesz, trochę się boję, żeby Patrycja nie zachorowała na świnkę. Nie, no przecież każdy musi przez to przejść. Ale ja sobie nie dam rady. Dasz sobie radę. Tu jest makaron. Dziękuję, kochanie. Mamo... Ja bym chciała wyjść na chwilę. Dobrze, zaraz wracam, dobrze? Dobrze. A jak tata? Ach, ten nasz tata. To takie duże dziecko. Wasz ojciec jest wspaniałym człowiekiem. Tak, ale przyznasz sama, że jest trochę nie z tej ziemi. Tak, Bogu dzięki. Ja uważam, że to zaleta. Zawsze tak uważałam. Nawet wtedy, kiedy na randkach rozmawiał ze mną tylko o... Alkajosie z Mityleny, twórcy strofy alcyńskiej. No to po czym poznałaś, że cię kocha? Właśnie po tym. Mamo. A u normalnych chłopaków to jak to? U każdego objawia się to zupełnie inaczej. A dlaczego pytasz? Nie jestem specjalistą od tego regionu ciała. Mnie interesuje jama brzuszna, ewentualnie tarczyca. Ale od tarczycy do szczęki jakieś 5 centymetrów. Co to za odległość? Więc przywleć go tu. Oddam go w ręce chirurga szczękowego. A czy to jest nieuleczalne? Skąd? Tumor repulis bardzo ładnie się operuje. Wypadki nawrotów są niezmiernie rzadkie. Jest pan pewien? No, moja droga. Dziękuję. Lecę mu to powiedzieć.
dzieje? Odwiążcie go zaraz! Czekamy! Chodź! Ja wam pokażę! Szybko, skacz, chodź! Wy, zbrodniarze! Zaraz pójdę do waszego ojca, już on was zleje za męczenie zwierząt. No, gdzie mieszkasz? A gówno ci to obchodzi! Stara wariatka! Rodeka z siostrą! No, gapimy się, co? Naszego psa dręczą, a my nic, tylko sobie cierpimy. O co ci chodzi? Nie wiedziałem, że dręczą. Słyszałem, że wyje, ale... Ale nic nie zrobiłeś, bo by jeszcze kto zobaczył, że ci buzia spuchła. Ty wścibska, głupia babo! A ty? Hipochondryku paranoiczny, robisz dramat ze zwykłego tumora. Z czego? Z tumora. Tumore pulis. Zwykły tumor, zwyklusieńki. Pytałam doktora. Można zoperować i spokój. W poniedziałek rano jesteśmy umówieni w klinice. Nigdzie nie pójdę. Pewnie, nie idź. Niech się dziadek zamartwi na śmierć. Ciebie to nie obchodzi, bo ty jesteś najważniejszy. A ty? Ty najbardziej wścibska ze wszystkich głupich bab na świecie! Ze wszystkich na świecie, tak? O nie, tego już za wiele. Ida! Co? Obraziłaś się? Pewno, że się obraziłam. A co ze szpitalem? No przyjadę po tego głupka. Zawiozę go do szpitala. I nic mnie więcej nie obchodzi. Aha. Skonfiskowałam mu to. Daj spokój. Dobra. Sędzia był ślepy. Raczej świnia stronniczył. Faule widział tylko po naszej stronie. Przez to przegrałyśmy. Łajdak. No nie mów tak, Gaba, no. Bo co? Odkąd to znasz się na koszykówce? Nie znam się na koszykówce, ale na stosunkach międzyludzkich. No nie można mówić świnia lub łajdak o osobie ludzkiej. Nie można? Czemuż to osoba ludzka nie wysłałaś mu swojego sygnału dobra? Może by się rozczulił i ujawnił. Twój okruch dobroci. Wysłałam, ale nie załapał. Hej, słuchajcie, może zrobimy eksperyment z sygnałami dobra, co? Eksperymentalny sygnał dobroci? To brzmi dumnie. To może jutro zrobimy eksperyment na moście.
Uwaga, to może jutro o 17. Nie, nie, to trzeba zrobić. Nie, już to przechodzi, to wspaniała pora. Nie, to jest... Ale przecież nie. O 17 będzie już zupełnie ciemno. Nie. A potem się spotkamy i wszystko podsumujemy. I co nam z tego przyjdzie, hmm? No jak to będziemy mieli pogląd na stan emocjonalny społeczeństwa? Proponuję, żeby wprowadzić przepis o ograniczeniu ESD przy podrywaniu. Racja. Zwróciliście uwagę na pyziaka? Jaki był słodki przy ESD? Ten uśmiech. Idioci, trafiła mi się akurat znajoma, to znaczy wydawało mi się... Na następny raz radzę, żeby pyziak śmiał się do facetów. To wszystko. Robert, ja ci nie wypominam, co ty sprowokowałeś u milicjanta. Ale pyziak, kochanie, nie denerwuj się tak strasznie. Ja dla ciebie nie jestem żadne kochanie. A dla kogo jesteś? Cicho, Aniela ma już gotowe wyniki. Pyziak, wyciągnij kalkulator. Słuchajcie, przeprowadziliśmy 76 eksperymentów, z tego 54 pozytywnych, 16 negatywnych i 6 obojętnych. No to jest dobrze. Fajnie. Podaj mi to, pokaż. W porządku, w porządku. Słuchajcie, jest tak. Ilość odzewów pozytywnych znacznie przeważa i stanowi 71,5%. No rzeczywiście. Słuchaj, Ida, naprawdę miałaś rację. No widzisz, no miałam rację. Wyziaczku, kocham cię za to koma. Zamilcz! Czyli 60 dzielone przez 76 równa się... Zaraz. 0,78 ESD na minutę. Sprawa jest fantastyczna. Słuchajcie, powinniśmy założyć grupę ESD. Częściej się spotykać i w ogóle być razem. No tak. Już ja wam pokażę. Poczekajcie, niech policzę. No, sekundę, moment. Dziękuję ci bardzo, ale niech skończę. No właśnie, dziękuję. Współczucie. Współczucie. Kto wyjaśni, co to znaczy? Ja. No proszę.
To jest litość. Nie. Litość to nie współczucie. Zwróćcie uwagę na zabarwienie emocjonalne obu tych słów. Które z nich ma charakter pejoratywny? Może współczucie? Chyba litość. Nie, wydaje mi się, że oba. Na pewno litość. Nie, nie, zaraz. Chwileczkę, wyjaśnijcie to dokładnie, może ja czegoś nie rozumiem. No, Darek, mów ty, bracie. No bo... tego... współczucie to... to tak jak miłosierdzie. Tak jakieś... babskie, ckliwe. I chyba trochę śmieszne. Śmieszne? Tak. Aha. Nie no, być może. Może ja się starzeję. Może już czegoś nie rozumiem. Nie, to całkiem możliwe. Tak. Dzieci. Ludzie, dlaczego waszym zdaniem współczucie jest czymś niewłaściwym? Dlaczego? Pomaganie bliźniemu wydaje wam się czymś... śmiesznym. Nikt się nie wstydzi własnej agresji i brutalności, a każdego żenuje jego własna dobroć. Współczucie. Współczucie. A teraz zastanówcie się nad etymologią tego wyrazu. Boimy się współczuć. Ludzie wokół nas są tacy agresywni. My robimy krok w ich stronę, a oni odpowiadają nam złością. I my się po prostu boimy, żeby nas nie odtrącono. No, to jest rzeczywiście śmieszne. Odtrącą was. No i co z tego? No i co z tego? Bo ja bym się tego najmniej obawiał. Pewnie. Nie zgadzam się z tobą. Przecież nie jesteśmy zwierzętami. Tylko zwierzęta atakują ze strachu. Nie wolno nam się bać innych ludzi. Tutaj mam taki cytat. Źli ludzie to ci, którzy myślą, że cały świat jest zły i źli są ludzie wokół. I czynią zło, myśląc, że bronią się przed złem innych. Właśnie nie. Wydaje mi się, że źli ludzie to są ci, którzy korzystają z krzywdy innych ludzi. I taki zły wcale nie musi myśleć, że tamci są źli. Nawet może myśleć, że są dobrzy, tylko głupi. Pan nie rozumie. Tak, aż nazbyt dobrze. Przyjmuję obydwa te poglądy. Tak, a wy porozmawiajcie ze sobą, może dojdziecie do porozumienia. Plastelina nie lubi pływać. Primo, głupia jest, bo tonie. Samochód nie lubi pływać. Sekundo, głupi jest, bo tonie. Kiełbasa nie lubi pływać. Głupia jest, bo tonie. Cześć. Cześć. Wpadłem na chwilę po drodze. No fajnie, to wejdź. Tylko muszę cię uprzedzić, że ja zaraz wychodzę. Do mamy, do szpitala. Ale przecież mogę pójść z tobą. Cześć, Ida. Cześć. Ida, postaw wodę na herbatę. Nie ma herbaty. Ależ zapewniam cię, jest. Bardzo cię proszę. Sama postaw. Ida!
Już tyle razy chciałem ci powiedzieć... Przyszedłem jak Tezeusz za nitką Ariadny. O, przepraszam. Dzień dobry. Gaba, już dawno chciałem ci powiedzieć, że... Chciałem ci powiedzieć... Ja wiem, co chciałeś mi powiedzieć. Uważaj, bo się spocisz, psiakret! Proszę? 1000 razy powtarzam, nie biegaj! Chciałem ci powiedzieć, że... Dzień dobry panu. Dzień dobry. Kiełbasa nie lubi spływać. Ja też nie. Pójdź pan z nami do Krakowa, co? Dobrze. Będziesz pan konduktorem. Słuchajcie, wynocha mi stąd, bo... Ale on jest taki milutki, gabuń. Jest milutki, ale czy musi się z wami bawić? Ja, skoro jestem milutki, to pojedziemy do Krakowa. Ty w tym czasie przygotuj się do wyjścia. Uwaga, a my skaczemy do Krakowa. Exegi monument erper pranius. Regalique situ pyramid. Wystarczy. Na miłość boską, chłopcze, posłuchaj, jak to brzmi w twoim wykonaniu. Exegi monument erper pranius. To jest akcent angielski. Angielski. Ale można i tak. Exegi monument erepereneus regalique situ pyramid altius. Ciabaj. Borej Główna, pokaż kolegom, jak należy prawidłowo recytować strofę łacińską. Proszę. Exegi monument ere perennius. Regalique situ pyramid altius. Quod non imbere dax, non aquil impotens. Posit diruer, aut innumerabilis. Annorum series. Dziękuję ci. Ida. Ida, posłuchaj moje dziecko. A może byś ty mogła pomóc koledze? O nie, nie. To przecież naprawdę żaden problem dla ciebie. Moglibyście zaraz zacząć od dzisiaj. No, róbcie razem zadania domowe. To już jest bardzo dużo. Zgoda? Bardzo cię proszę. Znając funkcję podwójnego akuzatywu, łatwiej zrozumiesz składnie akuzativus cum infinitivo. Mhm. Gdyż jest ona rozszerzonym podwójnym akuzatywem. Mhm. O. Tulia Iuliam amicam bonam dicit. To prościuteńki. Dobry wieczór. Niech pan sobie wyobrazi, panie Januszu. W uczcie Trymalchiona Petroniusz opisuje, jak podano do stołu pieczonego dzika. To nie Janusz, tato. Mariusz. Oczywiście pamiętam. Zresztą to nieważne. Niech pan sobie wyobrazi, panie Mariusz. Wokół dzika leżały na stole wypieczone z ciasta warchlaki. Kiedy zaś przecięto jego brzuch, ze środka wyfrunęło stado kwiczołów. No tak, no tak, tak. Herbatki, napijecie się? Świeżo zaparzyłem. Ja bardzo proszę. Tak. Tato, proszę cię, naparz więcej, zaraz to będzie grupa ESD. Co? Zostań, to bardzo fajni ludzie. Jeszcze chwilę, świat dorosłych połknie cię jak aspirynę i przepuści przez trybiki i systemy. Poznasz chwyty bez pardonu i problemy. Dżungli życia kły wyrosną i pazury. Lecz na razie jeszcze chronią szkolne mury. Wiara w przyjaźń, wielką miłość, marzenia. I że uśmiech kolor szary w złoty zmienia. Uśmiechnij się! Uśmiechnij się!
uśmiechnij się, kolego. Do tego kogoś, do tego kogoś, tego kogoś, tego kogoś. I... Ej, gabuniu, goście. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tamtego. Czy możemy usiąść? Proszę bardzo. I cóż tu się dzieje? Hmm? Panie profesorze, o co właściwie chodzi? Dyrekcja dostała donos. Donos. Panie kolego, nie donos, nie donos, a powiadomienie. W rzeczy samej. To pewnie sąsiadka doniosła. Tato, tato, pozwól do nas. Panie profesorze, to jest nasz tata. Dzień dobry panom. Co panów do nas sprowadza? Donos sąsiadki. A czego ten donos dotyczy? Sprawa jest niestety poważna. Najprościej mówiąc, chodzi o narkotyki. Co? Otóż nie, nie rozumiem. Gabrielo, czy masz coś wspólnego z narkotykami? Skąd noc? A ty, Iduś? No nie, no co ty? Panowie, od tego winniście zacząć. Jeśli którakolwiek z moich córek twierdzi, że nie ma nic wspólnego z narkotykami, możecie być pewni, że istotnie nie ma. LSD, jakieś bzdurne insynuacje. Ręczę panom słowem honoru, że wszystko w tym liście jest bzdurą. Panie profesorze, my to zaraz wszystko wyjaśnimy. Proszę, słuchamy. To tylko taka zabawa. Zawsze zaczyna się od zabawy. Nie LSD, a ESD. Eksperymentalny sygnał dobra. To ja wymyśliłam. Ja. Sygnał dobry. Wysłać sygnał dobra, żeby otrzymać odzew od drugiego człowieka. Panie profesorze, przecież sam pan mówił, żeby wyciągać rękę do ludzi. I to jest właśnie to, ESD. ESD. No cóż, pora chyba zakończyć całą tę sprawę. Działalność grupy ESD ma przecież szlachetne cele i pobudki, panie wicedyrektorze. O, chwileczkę. Najpierw musimy zdać sprawę władzom szkolnym, no a potem... Potem zobaczymy, co będzie. To sąsiadka ciągle nas podsłuchuje. Nieprawda! Nieprawda! Wcale nie ciągle! Nie ciągle! Na górze chyba gdzieś. Znaczy na górze. Poczekaj, zobaczymy. To znaczy, stary, nie znaczy. Może po co? Patrycja. Zobacz. No i co? Tam jest dziura na wylot! A jednak. No, nie chciałbym was martwić, ale odkrycie tego otworu poważnie was obciąża. Przepraszam, w jakim sensie obciąża? Wszystko jednak słychać. Dokładnie. Proszę pana, sąsiadka miała najlepsze intencje, co nie zmienia faktu, że się pomyliła. A negativa non sunt probanda. Panie kolego, proszę o tłumaczenie. Faktów negatywnych nie należy dowodzić. Pan Borejko, panie kolego, samą swoją obecnością gwarantuje bezpieczeństwo moralne młodzieży. Uważam całą sprawę za definitywnie zakończoną. Przepraszam, żegnam wszystkich. Do widzenia. A pan, panie kolego, mam nadzieję, pójdzie ze mną. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Czemu nic nie mówicie? Czemu nic nie mówicie? Kochani, napijemy się herbatki. Tato, ratuj! Tato! Zobacz, co ona wyprawia! Łap go! Ja tu trzymam serkę! Patrycja, co to znaczy? Ja tylko patrzę, co to nie. Mówiłam wam przecież. Miś to nie, kaczka to nie. A pieniądz jeden tanie, a drugi nie. A ile utonęło? Tato, trzeba odkręcić kolanko. Znajdziemy na pewno kupę forsy. No. Patrycjo, pieniądze cuchną, wierz mi na słowo. Jakkolwiek w języku łacińskim istnieje twierdzenie, wręcz odwrotne.
Nigdy nie dotykaj mojego portfela, bo możesz znaleźć ślady razów na swoich pośladkach. Już nie będę, już nigdy nie będę. Cześć, Pyziaczku. Cześć. Co masz w tej torbie? Cegły, cement, kielnie, trochę piasku. Będziemy murować? Jasne. Wiesz, grupy ESD już nie ma, ale jakoś głupio czułem się w domu. No widzisz, jak to można wszystko zepsuć. Ano można. Co zrobić? Hej, ty tam, panie murarzu! No jak tam? Zaraz. Podaj cegłę. Łap. Co się dzieje w tym domu? A, witam pana, panie Juliuszu. Dzień dobry. Ale ja nie jestem Juliusz. Ja nie wiem, z kim pan mnie myli. Chwileczkę, tak, wiem, pamiętam. Pan ma oczywiście na imię Klaudiusz. Ja nie Klaudiusz. Janusz, tato. Przepraszam, jak mogłem zapomnieć? To wszystko wina mechanizmu skojarzeń. Pan rozumie, Klaudius, Julianus, Flavius, zwana apostatą. No, ale teraz będę pamiętał, na pewno. To miło z pana strony, że pan wreszcie zatyka ten nieszczęsny otwór. Ja bym tak nie potrafił. Wie pan, mnie to nie sprawia trudności. Mój ojciec jest budowlańcem, mam to we krwi. Zresztą za chwilę już kończę. No tak, a ja nie miałem w rodzinie murarza. Świetnie pan to robi, panie Juliuszu. Ja jestem Janusz. Ach, tak, przepraszam. Przepraszam pana. Nie, Patrycjo. Cegła na pewno nie lubi pływać. Gabuniu, świetnie się z tobą biega. Słuchaj, jesteś mi najbliższą istotą na świecie. Oj, stary, dlaczego ty mnie traktujesz jak gęś? Co ma do tego gęś? Gabrysiu, ja sobie nie życzę, żebyś mówiła do mnie per stary. A jak byś wolał? Jak to jak? Janusz albo po prostu Jasiu? Janusz, cześć! Dawno u mnie nie byłeś. Zadzwoń kiedyś. Pa. Hej! Gabrielo! Życzę sobie, żebyś mnie nie traktował stereotypowo. A jak? Najlepiej mnie w ogóle, Jasiu, nie traktuj, wiesz? W ogóle. Ale o co chodzi? Po prostu nie chcę być twoim szóstym kwiatuszkiem jabłoni. To wszystko. Kwiatuszkiem to ty rzeczywiście nie jesteś. Przypominasz raczej coś z warzyw, stara. Kalafior. Jesteś jak on, wcieloną prozą życia. Teraz myślę, że może nie miałam racji. Może on wcale nie chciał mnie nabrać. A może chciał? Kto ma mu z zasady nie wierzyć? Wiesz, on ma takie oczy, że ja bym mu nie wierzyła na twoim miejscu. Ale mamo, przecież ty go widziałaś przez 5 minut! Jak go tu przyprowadziłam, już się do niego uprzedziłaś. Ja skąd? Do niego? Dlaczego? Tylko widziałam, jak ty na niego patrzysz. Jak ja patrzę? Tak, jakbyś była w nim zakochana. Zaczekaj. Trzymaj. Mocno. Bruda! Zbieram szybko! Łap ich! Bandyci! I nie pokazujcie się tu więcej! I coś ty zrobiła? Gdzie twoje sygnały? Dobra, tyle było o tym gadania, a teraz co? Przechodzisz w system represji. W sumie...
Fajnie było im pochlastać te bezczelne gęby. Chodźmy. Gabrielo, co ci jest? Nic mi nie jest. A jednak coś cię gryzie. Dobry to? Tak, gryzie. Skończyły się pieniądze, ja się zastanawiam, dlaczego w innych domach zawsze jest ich brud. Dlaczego u nas na obiad zawsze pierogi, kluchy, a w innych domach kotlety schabowe? Dlaczego nasze uczty Trymalchiona mają zwykle charakter duchowy? Wiem, co chcesz powiedzieć, że nie mamy pieniędzy. Ale dlaczego my ich nie mamy aż tak bardzo? To proste. Pecunia obedium omnia. Wszystko ulega pieniądzom. A ja potrafię zarobić je tylko w sposób uczciwy. Duma nie pozwala ci inaczej. Właśnie, duma jest zawsze idiotycznym gestem, jeśli przyjąć punkt widzenia człowieka praktycznego. Znajdź chwilę, to ci przeczytam, co na ten temat napisał Arystoteles. Ja wiem, tato, co na ten temat napisał Arystoteles. Albo Marek Aureliusz. Ale to było jednak parę lat temu. To nie ma żadnego znaczenia. Na ich etyce zbudowana została cała etyka współczesna. Wątpię. Przepraszam, ale w co wątpisz? Bo to niejasne. Wątpię, że w ogóle istnieje jakaś etyka. Proszę bardzo. O, jest, jest! Mamo, to ona! Ty cholero, ty! Ja cię na milicję podam, ja cię zniszczę! Przepraszam, pani mówi do mnie? Czy do mojej córki? Córki? A pan wie, co ona zrobiła? O co tu chodzi? Ba, gdybym to ja wiedział. To ja panu powiem. Ta pana córeczka pomalowała moje dzieci na zielono. Na zielono. To zabawne. Zielone włosy, zielone budki, całe zielone są u halutki. Panie, panie, czyś pan oszalał? Pan się śmieje, że ona pomalowała moje dzieci na zielono? A które to dzieci zostały pomalowane rzekomo przez moją córkę na zielono? A te, o, te. Ależ te dzieci nie są cisz. Zielone. Bo je myłam, szorowałam 3 godziny proszkiem do naczyń. Wszystko zniszczone. Kurtki niemieckie, golfy, spodnie włoskie. Wszystko zielone, nie do użytku. Ja was do sądu podam za zniszczenie mienia. Ido, czy to prawda, że zniszczyłaś pani jakieś mienie? Być może, nie przyglądałam się specjalnie, po czym chlastam. Chlastasz? No, tą farbą. No, a czy był jakiś szczególny powód, że wybrałaś właśnie farbę zieloną? To przypadek. Ci chłopcy pomalowali na zielono mojego znajomego psa, a ja po prostu zrobiłam z nimi to samo. Ale teraz trochę żałuję, zwłaszcza, że zniszczyłam mienie. Zniszczyłaś! Zniszczyłaś! I to za grube pieniądze! A za jak grube? 4000. I to ostrożnie licząc, proszę pana. To chyba za wiele. Nie byli tego dnia spowici w złotowni. Nie targuj się, proszę. Ty, zdaje się, masz własne pieniądze, Iduś. Prawda? Proszę. Wystarczy? No i czy wliczyła w to pani także straty moralne? Moralne? Tak. No... też. Do widzenia. A zresztą, proszę pana, ja to mogę wszystko wyszczególnić. Nie trzeba. Nie trzeba. Do widzenia, pani. Do widzenia. Nie martw się. No chodźcie, dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam Lucyper? Lucyper? Dziękuję, z Lucyperem. Wszystko w porządku.
Nie poznałam cię. Ach, pewnie. Wydłubali mi tu chyba z pół kilo kości. Ida, chciałem ci za wszystko podziękować. Ale dlaczego nie ma żadnych śladów po operacji? No bo oni te operacje robią od wewnątrz. Miałaś rację, że operacja będzie prosta i... W ogóle we wszystkim miałaś rację. Uratowałaś życie Krzysiowi. To dla ciebie. Pamiątka po matce. No to cześć. Ale... Pa, kochanie. Cześć. Kto? Ida? O czym ty w ogóle mówisz? Coś ty, Paulinko. Nikt tu się w nikim nie kocha. Przecież widzę. Daj spokój. To biedne, zakompleksione stworzenie. Chodź. Dlaczego ja jestem taka brzydka? I nie wmawiaj mi, że jestem ładna. Ależ ty wcale nie jesteś ładna. Więc i ty to zauważyłaś. Jasne. Przeżywałam kiedyś to samo. Kto ty? Tak. Byłam takim biednym, zakompleksionym stworzeniem. Co ci jest, Ido? Mamo, czy ja wyglądam jak biedne, zakompleksione stworzenie? Tak. Garbisz się, patrzysz z podełba. Wcale nie widać, że masz taki śliczny uśmiech. Skończ z tym. Wyprostuj się, narzuć wszystkim przekonanie, że jesteś piękna i wspaniała. Ha, ha, piękna i wspaniała. Tak, właśnie tak. Jestem piękna, piękna i wspaniała. Wracaj szybko do nas, dobrze? A ty pamiętaj, najpierw trzeba w siebie uwierzyć, a potem o sobie zapomnieć. Wiesz, ja przechodziłem i tak pomyślałem, żeby... Co? Pewnie chciałeś zapytać, co słychać u Gabrieli? Tak. I czy jest zdrowa? I czy jest zdrowa? Więcej zaangażowania, Pysiak. Zdrowiutka. Jeszcze nigdy nie była tak zdrowa. Wiesz, powiem ci. Ona ma już naprawdę dość. Mógłbyś wpaść kiedyś do nas. Kiedy? Na Ignacego. Imieniny ojca. To wspaniała okazja. O, patrz, udało mi się.
No zobacz, to by tu się zawsze udaje. Ja nigdy nie mogę tego zrobić. Trudno, ja mam jakoś cena. A ten co tu robi? Dzień dobry, Iduniu. Cześć. O co chodzi? Przyszedł przed chwilą i pytał o tatę, więc powiedziałam, że nie ma taty. On powiedział, że zaczeka, bo ma ważną sprawę. Taty jeszcze długo nie będzie. No. Jak masz jakąś sprawę, to powiedz mnie i zjeżdżaj stąd. Ja, bo mama wyjechała. Ja chciałem prosić tego pana. Kogo? Naszego ojca? Zobacz, no nie. Bo mama mówiła, że to porządny facet. A my teraz jesteśmy sami w domu. I Marek chyba umrze. Co ty mówisz? Bo leży na podłodze i się nie rusza. Słuchaj, czy to jest twój nowy dowcip? Nie, bardzo go bolał brzuch. To zjadł jakieś mamy lekarstwo. Zjadł, przewrócił się i leży. Lekarstwa? Tak. Chodźmy. Zobacz. Żyje, tylko stracił przytomność. Które to było lekarstwo? Nie wiem, jakieś takie z szuflady. Przynieś. Które? To? To? A może to? Ida, to naprawdę poważnie wygląda. Może powinien się wyżygać? Nie mówi się wyżygać, tylko wymiotować. Dlaczego? Nie wiem. Gdzie tu jest telefon? Na poczcie, bo na osiedlu wszystkie zepsute. Leć do telefonu. Dobra. Zadzwoń i powołaj się na mnie. Do kogo? Doktor Kowalik, pamiętaj. Mm-hmm. Powiedz, że nagły wypadek. Dobra. I że będziesz czekał przed blokiem! Gdzie jest wasza mama? Pojechała do babci, na wieś. Na wieś. Wiesz co, Jarek, ty masz rację. On powinien się to jest wymiotować. A ty zrób w kuchni kawę. Aha. Panie doktorze, wymiotował, ale cały czas jest nieprzytomny. Gdybyśmy wiedzieli, co połknął. No, sercem jest niedobrze. No co, będziesz histeryzować czy pomagać? Pomagać. To karygodne. Co za lekkomyślność. Dlaczego dzieciak w ogóle miał dostęp do leków? To mu pozwolił łykać te paskudstwa. Ida, podwiń mu rękę. Potrzymaj. Zaraz wezwę karetkę. Ida, to jest jakiś twój krewny? Nie, skąd? Znajomy, a raczej wróg. No, tak czy inaczej, odwaliłaś kawał roboty. Chyba pójdziesz na medycynę, co? Masz wyraźny talent. Ale ja się strasznie boję chorób. A ja też się boję, dlatego jestem lekarzem. Poczekajcie na karetkę przy nim, dobrze? No, bywajcie. Aha, i zawiadom mnie znowu, jak ci się trafi jakiś ciekawszy przypadek, dobrze? Do widzenia.
Do widzenia. Exegi monumentum, to znaczy wzniosłem pomnik twardszy od spiżu, tak? Mhm. Trwalszy. Ty i da. Co? A Marek nie umrze? Nie. Na pewno? Na pewno. A to dobry szpital? Dobry, śpi już. Nie mogę spać, jak się światło pali. Ale ja muszę odrabiać lekcje, wiesz? No spróbuj zasnąć, no. No wiesz, jak jest. Trzymaj mnie za rękę. Za rękę? Kto ma cię trzymać za rękę? Rudy Kościotrup? A to? Co to jest? To? Ablativus absolutus, tak? Mhm, dobrze. Wiesz co, Ida? Tak myślę o tym waszym eksperymencie i wiesz co? Nie, nie wiem. Powiedz mi lepiej, czy to też jest ablativus absolutus? Poczekaj, bo ja jeszcze... Wydaje mi się, że dopiero to, co dzisiaj zrobiłaś, to był... sygnał dobra, ale już prawdziwy, nie eksperymentalny. Tak myślisz? Najprawdziwszy. Jestem piękna i wspaniała. Jestem piękna i wspaniała! Jakie to typowe. Ojciec ma dziś imieniny i moja siostra uważa, że w związku z tym musi być piękna. Ja natomiast uważam, że potrzebny jest tort. A skąd weźmiemy tort? Właśnie piekę, ale nie mamy tortownicy. To pożycz od sąsiadki. Jak ci się podoba? Ty wiesz. Ty jesteś całkiem przystojna. A, to ty! Dzień dobry, proszę pani. Ja chciałam pożyczyć tortownicę. Ciekawa jestem, po co komuś takiemu tortownica? Żeby upiec tort. Nasz ojciec ma dziś imieniny i... Przecież ty nie umiesz upiec tortu. Mogę się nauczyć. To będzie kompromitacja, a nie tort. Ale jeżeli chcesz się skompromitować, proszę bardzo, mogę ci pożyczyć tortownicę. Nawet dwie. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego! Kochana moja. Chodź, dobra, laurka. Gdzie jest moja laurka? No. Niespodzianka. A ty masz małą laurkę. Szybciutko. Ojejku. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego, tatuś. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, czego tylko sobie życzysz. Tatuśku, wszystkiego naj. Dziękuję bardzo. A to ode mnie. No a ja? Proszę. Wygląda świetnie, zobacz. Kochani, powiedzcie, jak wam smakuje mój tort. Bardzo smaczny. Sama piekłam całą połowę. Pierwszy raz w życiu. Chcecie, może ktoś chce dokładkę? No to... Dobra, daj talerzyk. Co? Bardzo mało estetyczny kawałek tortu. Ja wam mogę cię prosić. Mamusiu, chciałaś herbaty, zdaje się. Tak? Poczekaj, Gaba, posłuchaj. Może jakaś to jest.
Zaraz będę cię całował. Ale przedtem powiem ci coś. Kalafior też jest kwiatem. Nie dość tego, życie bez kalafiora wydaje mi się praktycznie niemożliwe. A ty się nie wyrywaj, bo i tak będę cię całował. Przecież to niemożliwe, żebyś ty umiała upiec tort. Wszystkiego najlepszego dla tatusia. Tato! Tato! Upływa szybko życie, jak potok płynie czas. Za rok, za dzień, za chwilę, razem nie będzie nas. Dobry wieczór. Za rok, za dzień. O, przepraszam. Nie wiedziałam. Ja do Idy. Ido, czyżbyś znowu zniszczyła pani jakieś... Nie. Wręcz przeciwnie. Idusiu, dziecko. Złotko moje, kochanie. Ptaszku. Synka mi uratowałaś. Synka. Synka mi uratowałaś. Bardzo proszę, jak się pani rozbierze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ach, złotko moje, kochane. Moja ptaszynka jedyna. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę, proszę. Dzień dobry. Dobry wieczór. Zdaje się, że przyszedłem nie w porę. Pomyślałem, że moglibyśmy się pouczyć trochę łaciny. Imieniny taty. To ja złożę życzenia. Jeszcze tu wrócimy i złożysz. A tymczasem możemy się pouczyć na dworze. Wiesz, Ida, ja zobaczyłem cię dzisiaj w innym świetle. Nie przypuszczałem, że jesteś taka piękna i wspaniała. Wiesz, ja też cię dziś ujrzałam w innym świetle. Jesteś, jak się okazuje, strasznie nieśmiałym facetem. Inny na twoim miejscu już by mnie dawno pocałował. A masz. Lecz co by było, gdyby pytanie się zrodziło, choćby jak mówię. Choćby uśmiechu eksperyment aż zawędrował na kontynent i za chwilę różą stał się lekiem. To może mało, trochę mało, za mało.